Siemanko, z tej strony Elio, Atari Retrofan. Na samym początku mojej przygody z 8-bitowym Atari w podstawówce, kiedy na moim biurku stało już właśnie Atari 65XE ze stacją dyskietek, ale nie miałem wtedy jeszcze, właściwie chyba nie wiedziałem o nich, żadnej polskiej gierki z El Cavalonu, Mirażu, ASF-u. No to przez moje ręce przewinęło się masę rozmaitych składanek z zagranicznymi produkcjami. Kupowałem to wszystko w sklepie komputerowym w Tychach, w Wideobicie. Tych składanek, czy to na Atari, czy na Commodore, były tam masa pudełek, które można było wertować, wybierać sobie, co tam się chciało. Taka standardowa dyskietka na Atari zawierała 5-6 gierek na jednej stronie. Strony były dwie, więc 10-12 gier. Większość gierek na tych dyskietkach było słabych. To było coś na zasadzie jedna, dwie perełki, na zasadzie Henry's House i Mousetrap, a cała reszta to jakieś naprawdę proste graficznie i rozgrywkowo gierki. No i któregoś dnia, jak poszedłem na zakupy, to wśród tych wszystkich dyskietek zauważyłem jedną, która zawierała tylko jeden tytuł. Była tam taka dosyć spora nalepka, pamiętam taką czcionką, takim pisanym, ręcznym pismem jakby nadrukowana. I było tam napisane Karateka. No to kurczę, w pierwszym momencie tak się zastanowiłem, no trochę szkoda wydać taką samą kasę na jedną grę, jak można w tej cenie mieć gier 10-12. Ale z drugiej strony, kurde, jaki fajny tytuł. A był to też okres, pewnie moi rówieśnicy pamiętają, kiedy namiętnie oglądało się filmy ze Schwarzeneggerem, Stallone i Jean-Claude Van Damme. A Jean-Claude Van Damme, wiadomo, grał w samych mordobiciach. No a tutaj gierka Karateka, no to może to być coś fajnego, tym bardziej zajmuje całą dyskietkę, więc jakaś pewnie duża, duża, solidna gierka. No i kupiłem. Pamiętam, że po przyjściu do domu, jak wrzuciłem do stacji, włączyłem komputer, to cholernie długo ta gra się wczytywała. Oczywiście w porównaniu do składanek, no bo gierki ze składanek to było 12-15 sekund i była załadowana, a Karateka się ładował, ładował, ładował i ładował. Ale ten moment, który pamiętam do dzisiaj, jak ta gra pojawiła się na telewizorze, wtedy już miałem kolorowy, bo pierwsze dni miałem zielonego Unitra, no to tam raczej słabo wszystko wyglądało, ale jak już pojawiła się ta gra na tym kolorowym telewizorze 14 cali, zobaczyłem grafikę, może nie jakąś super rewelacyjną, ale bardzo okej. Ale kiedy zobaczyłem tą animację postaci, która tam właśnie wychodzi z lewej strony, wchodzi na jakieś tam wybrzeże i robi pierwsze kroki, to opadła mi szczena totalnie. Jak chwyciłem Joya i zacząłem się poruszać tą postacią, chodzić, naciskać fajera, ona tam kopała, waliła z pięści i jak przypadkiem odkryłem, jak ona biega, czyli do góry joystick, poczekać chwilę i któryś z kierunków, no to wrażenie zrobiło to na mnie niesamowite. W życiu jeszcze nie widziałem tak płynnej animacji na komputerze, na taryńce. Zresztą na Commodore'ku też, no bo tam gdzieś wcześniej już u kogoś widziałem jakieś gierki na Commodore. No więc zasiadłem, chwyciłem Joya i zacząłem grać. Jak grafika i animacja mi się spodobała, no to tak szybko gierka jednak no, straciła w moich oczach, bo wydawała mi się, właściwie nie wydawała, na tamten czas była dla mnie bardzo trudna. Grałem w nią, nie wiem, może z parę dni i za każdym razem bardzo szybko przegrywałem. Ci przeciwnicy, którzy byli wypuszczani przez tego głównego takiego bossa barczystego z jakimś takim ptakiem tutaj na mnie, te całe szwadrony śmierci, które biegły w moim kierunku, no wykańczały mnie niemiłosiernie szybko. No i przestałem to grać, najzwyklej w świecie. Aczkolwiek była to dla mnie gra, która też służyła mi do innego celu. Zdarzało się, że przychodzili do mnie koledzy, przyjeżdżała rodzina. No i wiadomo, no, jak się nie szło na podwórko, a był komputer w domu, no to puszczało się gry takim osobom, żeby sobie tam pociupały w coś. No i był jakiś taki zestaw gier flagowych, które można było puścić, żeby nie było wstyd, że się ma taki, a nie inny komputer. No i wśród tych flagowców właśnie był Karateka. Gierkę bardzo często podczas takich wizyt odpalałem, wszystkim się zawsze podobała, dla wszystkich była trudna, więc no, nie grałem w nią za dużo, ale często ją dosyć odpalałem. Dodam jeszcze na koniec, zanim przejdziemy do gameplayu, że gierka została napisana przez Jordana Mechnera, czyli gościa, który stworzył później Prince of Persia. Także ta animacja, która jest Prince of Persia i która jest w Karatece, no widać, że to robił ten sam chłop. Wyszło to genialnie. Zresztą zaraz zobaczycie, ci co jeszcze nie widzieli Karateki, może są takie osoby. Nie wiem, jak mi ten gameplay pójdzie, bo nie przygotowałem się do tego odcinka kompletnie. Wpadła mi ta gra dzisiaj po prostu do głowy.
Przyszedłem z pracy, jestem sam na razie, więc postanowiłem sobie po prostu ją odpalić i zagrać. Jak się nie uda nigdzie daleko dojść, no to przynajmniej zobaczycie, jak wygląda grafa, animacja. A więc zaczynamy, zapraszam. Karateka wczytuje się już z SEO to SD. Na Atari Online znalazłem dwie wersje gierki. Jedna jest na Atari 130X. Nie sprawdzałem, powiem szczerze, czym się różni od tej podstawowej. My odpalamy podstawową, żeby było dokładnie tak, jak wtedy, kiedy byłem młodym chłopakiem i przyniosłem tą dyskietkę z wideobitu. No i mamy Brother Bound Software, gra Jordana Mechnera. I za chwilkę pojawi się ten napis, który pamiętam do dzisiaj i który mniej więcej podobnie wyglądał, o karateka, który mniej więcej podobnie wyglądał na tej dyskietce, którą przyniosłem z wideobitu. Tutaj zawsze za modu naciskałem fire i przechodziłem do gry, z tego względu, że no nie uczyłem się za modu angielskiego, nie miałem pojęcia, co tu jest napisane. Pokrótce wam powiem. Nasz bohater ćwiczył karate przez wiele lat, nie było go w wiosce, a kiedy tam wrócił, okazało się, że wioska jest zrównana z ziemią, spalona, a jego dziewczyna Mariko została porwana przez Akumę. No i naszym zadaniem jest dotrzeć do tego pałacu Akumy i uwolnić naszą dziewczynę. No i teraz zobaczycie to, co ja zobaczyłem 25 lat temu przeszło. Tą wspaniałą animację wyjścia z morza czy skądś i te pierwsze ruchy gościa, kiedy ruszyłem joystickiem. Popatrzcie, jak on płynniuśko się rusza. I teraz tak, z tego co pamiętam, fajerem lejemy poriu pięściami, a przytrzymując fajer są ciosy nogą. Więc przytrzymujemy, plus ewentualnie kierunki, góra, dół, są ciosy w ryja, ciosy tam w lockingi albo w korpus. No i generalnie mamy na dole energię naszą, przeciwnika. Jak byłem młody, grałem totalnie na pałę, tak jak teraz, bez żadnej strategii. Nie wiem, czy jakaś strategia tu jest, czy nie. Aha, i teraz patrzcie. To jest jego fajne, płynne chodzenie, przepięknie to wygląda, jego ciosy, prawda, które widzieliście, piącha, nóżka, ale jak damy do góry i damy po skosie w prawo, on zaczyna biec. Popatrzcie, jak to cudownie wygląda, jaka animacja na małym Atari jest zarypista. No i jak przebiegliśmy tą bramę, tutaj ten cały Akuma z jakimś tam orłem na ramieniu wzywa swoich pomagierów, no i wysyła ich po kolei na nas, żeby nas zabili po prostu, a my musimy ich po kolei zgładzać, dobiec tutaj do tego zamku, wejść do środka, no i chyba tam walczyć już z samym bossem. Mi się to nigdy w życiu nie udało, nigdy nawet nie dobiegłem. Musimy też uważać z tym biegnięciem właśnie, bo jak wbiegniemy na przeciwnika, to od razu giniemy. I tu jest wtedy dupa. Teraz postaram się jakąś strategię, nie wiem, mieć tutaj w ryja, tutaj kopniaka odchodzonego zrobimy, a jak będziemy w zwarciu, to będziemy walić z pięściaka. Troszkę się będę cofał i może jakimś cudem nam się uda dojść w miarę blisko bramy, żeby nie było wstydu. Tutaj by się chyba przydał taki arcade stick do grania, coś takiego jak ma gruby, jak ma larek. I jak widzicie, jak przez dłuższy czas ja nie zbieram ciosów i przeciwnik nie zbiera ciosów, to przybywa energii. Jest, leży, dobra. Więc trzeba w miarę szybko go załatwiać, bo inaczej ta rozgrywka może się przedłużać. My będziemy się coraz bardziej wycofywać, oddalać od bramy. Zatrzym się, lej. Dobra, pięknie szło. Wycofaj się, gościu, teraz. Nawet się udało tak w miarę wpaść na niego z ciosami. Wygrywamy na razie. I powiem wam szczerze, nie YouTubowałem tej gierki i nie wiem, jak tam ludziki, czy dochodziły do bossa, jak walka z bossem wyglądała, czy może w tym zamku jest nie od razu boss, tylko jeszcze coś tam się dzieje, nie wiem. Z ciekawości sobie później zobaczę. No im krócej biegniemy, tym jesteśmy bliżej bramy, także już mi się udało w miarę dotrzeć. Teraz ten przeciwnik ma więcej energii niż my, więc musimy już zacząć uważać. Teraz polecimy z kopniakami. W ryja, wycofanie się. W nogi, w ryja i z piąchy. Dobrze. Już ma mniej energii niż my. Całkiem mi idzie jak na granie po 25 latach. Lej. Dobra, odsuń się. Jeszcze 4 razy musi dostać po ryju. Przytrzymaj. Nie cofamy się. W mordę. Jeszcze trzy, jeszcze dwa. Już miga, gościu. Jeszcze jeden cios. No kurde, felek jest. A mi zostało, no troszkę się uzupełniło, ale już to teraz biednie widzę. Już może nie będę biegł, bo zaraz wpadniemy na gościa. Tak, już jesteśmy bardzo blisko bramy.
Wryja, 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 wryja. I wycofujemy się. Nie, tu już padnę, tu już nie dam rady. Kurde, felek. Lej go, no lej go, chłopie. Ile mam przetrzymywać ten fire? Trzymaj, 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 trzymaj. Dobrze. Coś mi fire, kurde, nie trybi. Trzymam ciśnięte, a on nie zadaje ciosów. A, dwa energii. Musimy się troszkę wycofać. Już jest po nas praktycznie. Chyba nie dojdę do bramy. A jeszcze było tak, że fire wciśnięty i w tył to było wycofywanie się z kopniakiem. Ale to nie wiem, coś ugramy w ten sposób, bo to za długo, za dużo czasu mu dajemy i on będzie odzyskiwał energię. Cofaj, 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 dobrze. Lej, 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 lej. Cofaj, dwa energii. Jakimś cudem może jeszcze wygramy, zobaczymy. Ach, nie udało się. Nie będę jeszcze raz próbował, bo pewnie skończy się podobnie. Chciałem wam tylko tą gierkę pokazać, przypomnieć sobie, jak to się grało po 25 latach. Jest trudna. Ja kończę materiał i sobie siądę na chwilę na YouTube'a, zobaczę, czy jest ktoś tam w necie, kto doszedł do bossa i jak ta walka z bossem wygląda. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Gierka jest fajna, fajne wspomnienia. Na razie, dzięki za obejrzenie.